No, to jedziemy dalej. Instrukcje. Obracaj blaszki na kluczach, by znaleźć pary. Czyli muszę takich samych poszukać. O, za pierwszym razem trafiłem. O, kurczę, jaki fuks. To jest to. No i został klucz do bramy cmentarza. Widać, że muszę pójść teraz na cmentarz. O! Oh, hey, it's you again. I noticed you fixed the fountain. That's great. You must be pretty good with your hands. Do you want to play a game with me? Aha, czyli trzeba tak rozplątać, by się linie nie przecinały. No, to było proste. To też nie było na zbyt trudne. It's hard to find good company these days. Here, take my knife as a sort of thanks. No i dostaliśmy nóż na grobę. Maybe it'll come in useful to you somehow. Chyba nożem wydłubię te zapory. Ktoś nam wpychał tutaj drewna. Teraz trzeba to otworzyć. Zgodnie kolejność, w jakiej należy przekręcać zamki. Jeśli przekręcisz właściwe część, mechanizmu otworzy się. W przypadku pomyłki zaczniesz od początku. Czyli tak, najpierw na dole. No, fuksem udało się to błyskawicznie przejść. O, znowu ten zakapturzony. There's that cloaked person again. No! It's quickly! After them! We're too late! He's gone! That house in the distance must belong to that girl Rose. Perhaps she saw something. Dobra, to idziemy do Rose. A, jaki zakochany. Piękna Rose, moja cierpliwość się kończy. Nie mogę cię dłużej kontrolować. Proszę, bądź moja. A tutaj coś leży. Miotełka. A hooded figure was seen nearby. Have you seen anything? No, I'm sorry. Na pewno to drzwi o medalionie. Pokaż mi medalion. We are here to investigate the murders. This was grabbed from the attacker by one of the victims. Does it belong to you? No, it's not mine. It belonged to my late fiancé, Alexander. The medallion was missing when they found his body. I wonder what happened to the other half. It contained Alexander's picture. Thank you. No, you've been very helpful. Gliniane naczynie, marchewka, rękawiczki, dzwonek.
Archewka, rękawiczki, dzwonek. Ramka potrzebuje obrazka. Jest obrazek. Miotła, łomka. O, miotło jest. Kapelusz, gdzieś go widziałem. O, tu jest. Kołatka jest tu. Szyszka, gdzie jest szyszka? Tu jest szyszka. Do tego jest trzonek potrzebny. Marchewka, rękawiczki, dzwonek. Dzwonek gdzieś tutaj był, to nie jest dzwonek. Tu jest kaczka. Kaczkę trzeba malować. Jest farba, ale gdzie jest pędzelek? O, jest dzwonek. I jest marchewka. Rękawiczki, łom, gliniane naczynie. O, jest pędzelek, jest farba. Można malować kaczkę. Jest kaczka. To jeszcze zostało gliniane naczynie, rękawiczki i łom. Jest rękawiczki i łom. Rękawiczki są tu, a łom powinien być jakiś wyraźny. Tu jest. I mamy łom. No to brakuje czegoś. Jednego kamienia. Mamy łom. Idzie z tym łomem teraz. Tu coś jest. 20 nut. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oj, pogubiłem się. Jeszcze zostało aż pięć. Pięć nut. Gdzie ona mogła być poukrywana? Tu jest jedna schowana. O, tutaj jedna się ukrywa. To jeszcze zostały trzy sztuki. Jedna jest tu. Jedna jest tu. I jak zawsze jest jedna, której nie mogę znaleźć. Ostatni element zawsze. Skorzystajmy z odpowiedzi. Tu? O, patrzcie Państwo, nie było tego widać. Mamy nuty. Mech, muszę się go pozbyć. Pędzel albo łom. Też nie. A tu jest jakaś kartka. Klawisz. Na czym ja skończyłem tutaj? Widzieliśmy zakapturzoną postać niosącą naszego woźnicę. Niosącą. Zgoniliśmy tę zakapturzoną postać niosącą naszego woźnicę od drogi obok kościoła aż do domku obok cmentarza. Niestety nie udało się jej uciec i zniknąć. Tylko gdzie?
Na ganku Rose była notatka. Nie była podpisana, ale na pewno była dla niej. Jeśli jej narzeczony nie żyje, to kto ją przysłał? Rozmawialiśmy z Rose o medalionie. Okazało się, że należał do jej zmarłego narzeczonego, Aleksandra Iwanowa. Podobno nigdy się z nim nie rozstawał. Ktoś jednak usunął Aleksandra z obrazka. Dlaczego? Zagadka następna. Ofiary. Wampiry atakują wszystkich ludzi bez względu na wiek czy płeć. Ich wielka siła pozwala im unieszkodliwić nawet najsilniejszych. Ofiary są zwykle bardzo blade z powodu braku nawet kropli krwi. Ofiarom rzadko udaje się przeżyć atak, a nawet jeśli przeżyją, wkrótce potem umierają. Ktoś majstrował przy zamku. Mamy łom. Powalmy zawiasy. Nie do końca się udało, ale coś zyskaliśmy. Skrzydło. Tędy nie przejdę. Miotła. Tu się coś świeci. Świecę trzeba zapalić. Po czym? Klawiszem nie zapalę. Szkło jest grube. Czymś trzeba je rozbić. Umyłem. Co ja zyskałem? Berłum. To zapewne klawisz. O, są zapałki do zapalenia tam. Nuty do zagrania. I fragment posągu. Tak, tam mi brakuje głowy. Tej berła. Tu jest urwane skrzydło. Czego jeszcze brak? Książki brakuje. Już chyba wszystko. No i trzeba świecę zapalić. Zapal wszystkie świece. Zapalenie lub zgaszenie świecy ma wpływ na te sąsiadujące z nią. Użyj ornamentu, by zacząć od nowa. Czy to restartuje? Jak to zrobić? No kurde, ale fuks. O, kamień z pająkiem był potrzebny tam wcześniej. Pójdźmy tam. No i co tu trzeba zrobić? Przesuń kamienie na odpowiednie miejsca. Kolor pająka powinien odpowiadać kolorowi... Kolor pająka powinien odpowiadać kolorowi kryształu pod nim. Jak się przesuwa, to dając na swoim. Ale te już nie. Teraz jest ok. A, to jest żółty. No tak to jest, jak facet układa. Ten powinien być tu, a niebieski powinien być tam. Jest, to ta część jest ułożona. Czerwony. Zielony. Czerwony. No i pozostały te elementy. No ja bym w życiu nie powiedział, że ten kolor odpowiada temu. Chyba na obrzeżach tylko. Ej, straszne... Strasznie mi to łatwo idzie. Co ja tu mam? Szpachla. Szpachla się przyda, żeby zerwać to tutaj. Łamać się nie dało. Mamy księgę. Księga była potrzebna... przy tym posągu. No i jest, co dalej? Tymi kręgami można chyba obracać, ale jeszcze czegoś brakuje, ręki jej brakuje. Dokąd teraz? Coś tu jeszcze jest? Tu coś jest. O, z czym go przegonić? No to. A tu pewnie tą pędzelkiem muszę odgrzewać. Nie, pędzelek nie zadziała. Łom też nie. Ktoś tu niedawno kopał.
A, łopata jest. Czy ona tam była wcześniej? No i jest brakujący element do posągu. Gdzie była ta ręka? No i teraz. Obracaj okręgami, by ustawić linię pionową. Użyj linijki, by zacząć od początku. To linijki. Jak to działa? Jeden przesuwa wewnętrzny. No tak, ten sobie ustawię. A, moment. Wszystkie się przesuwają. Ale nie tak, jak się spodziewałem. Ja przesuwa na zewnątrz, to ja bym się przesunął jakoś tak. Nie ma za daleko. Się kręci jak chce. No i tak prawie ustawiłem z tym, że jeszcze to nie jest to. Widzisz, już mogę przeskoczyć ten poziom, ale ja chciałbym to skończyć. Tutaj nie ma żadnego wpływu. I teraz też trzeba jakoś wyrównać. Prawie. O, na tym czarownym. No i jakaś krypta. Coś w książce się nowego pojawiło. Znaleźliśmy następną stronę ze skradzionej książki o wampirach. Zakapturzony, nie może być daleko. Komuś udało się zepsuć zamek w drzwiach prowadzących do krypty. Ta osoba chyba nie chce, żebyśmy zbadali ciało. Znaleźliśmy inne wejście do krypty i zbadaliśmy ciało ostatniej ofiary. Zwłoki miały na szyi takie same ślady jak Olga. Powinnam zacząć wierzyć w przesądy o wampirach? Co tu mamy? Czaszki są. Trzeba je odświeżyć. Brakuje jednej, czyli na razie niczego nie zrobię. Tu coś się błyszczy. Harmonika, klamerka, czaszka, o... Czaszkę już mam. Co to jest? Wisiorek. Gdzieś jeszcze pewnie drugi jest. Tu jest. Kolczyki. Kurde, nie wisiorek. Peruka. Guzik, kozik, fajka. Guzik, kozik, fajka. Fajka tu. Tu jest pierścionek. Jeszcze są pierścionki gdzieś poukrywane. Tu jest. Gdzieś jeszcze, tylko gdzie? Harmonika, klamerka, guzik i kozik. A skrzypce? Do czego by to skrzypce? Tfu, smyczek, nie skrzypce. Do czego by to potrzebne? Co zostało? Guzik i kozik. Kozik, czyli jakiś nożyk. Czy to jest to? Nie. Buty trzeba wypolerować. A ja je wypolerować mogę jakąś szmatą, kosmetyczną szmatę. Piórko to nie. Tym też się nie uda. Jest szczotka.
No jest skrzypce i smyczek. A no właśnie, one tu się przewalają na środku. Został guzik i kozik. Guzik jest tu, przed oczyma. Kozik, czyli nożyk, jest... Jest tak ukryty, że go nie widzę. O, tu jest chyba tu. No właśnie. Na kamieniu nie był pewien. Czaszka. Mamy czaszkę. To jest komplet. Instrukcja. Ułóż czaszki tak, by nie powtarzały się w rzędach i kolumnach. No to pojedźmy tak. Najpierw ułożę te wszędzie tak samo. Jeszcze jednej brakuje. Jest. To teraz zajmę się tymi. Jedna tu. Jedna tu. Trzeci rząd, czyli to nie może być tutaj. W czwartym rzędzie będzie ona na przykład tutaj, a w piątym na dole być nie może, ale może być tu. Tu jest, nie powtarzają się ani w pewnym poziomie. Kolejna to taka, to jedna powiedzmy tu. Druga tu. Trzecia tu, czwarta jest tu, a piątej tutaj nie wsadzę. Czyli musiał być jakoś tak. Tą już ruszałem. Tu jest, tu i tu. Dobra, to jeszcze tych. Temu jeszcze muszę uporządkować. Tu jest jedna. Teraz jest jedna. Tutaj jest, tutaj jest. Tutaj są dwie. A teraz tu są dwie. Tu jest jedna, tu są dwie czaszki. No i jak teraz? Co mam jeszcze źle ustawioną? Tu się nie powtarzają, teraz w pionie gdzieś coś musi powtarzać. Tu są dwie. Tu są dwie. I teraz tak, ta jest tutaj, tutaj są dwie, gdzieś brakuje jej. Ta jest tutaj, nie ma. Aha, tu się powtarza. Tu są dwie. I tu są dwie te. Czyli tą bym musiał jakoś przesunąć. Za tą nie mogę. Czyli ta jedna musiałaby leżeć jakoś tak. Dobra, jeszcze raz po kolei. Tu są tak, są ok. Tu
to jest tak, 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 tak i tak. Czyli ta jest źle ustawiona, musimy jakoś przenieść. Już jest ok. Kolejny rząd, ta jest tutaj. Ta jest tutaj. Ta tutaj być nie może. Na razie jest ok. Teraz tak, tu. Ta jest tu. Ta jest tu. Ta jest tutaj. Ta jest tutaj. To się powtarzają. Teraz już się nie powtarzają. Są różne. Tu też są różne. To pozostał dół do uporządkowania. To jest ok, tylko ta nie może tutaj być. Natomiast tu jej jeszcze nie ma. No i jest. Co my zyskaliśmy? Zaobserwowałem, że ciało jest niezwykle blade. Po bliższym przyjrzeniu się stwierdzam, że ciało pozbawiono znacznej ilości krwi. Podejrzewam, że dwie rany kłute na szyi, będące ewentualnymi śladami zębów, mogą wskazywać, w jaki sposób tego doszło. Nie zaobserwowałem żadnych innych ran i urazów. Ran nie mogę skojarzyć z żadnym ze znanych mi zwierząt, więc przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą. No i tajemnica liczba 25. O, dostałem ją do ręki. Coś tu jeszcze jest? Znak wodny oznacza, że to papier wysokiej jakości. Prawdopodobnie mają do niego dostęp tylko miejscy urzędnicy. No to już wiadomo, gdzie powinniśmy iść. O, good evening. May I ask whose body this is? It's Olga, Philip's wife. She's gone. Philip's gone too. Gone mad, that is. He asked me to bring the body to the crypt and left in a hurry. He's obsessed with finding the person who did this and getting revenge. Must try and stop him before he does something foolish and gets himself killed. We will do what we can. Perhaps it would be wise to start at his home. Znaleźliśmy inne wejście do krypty, znapadaliśmy ciało ostatniej ofiary, zwłoki miał na szyi takie same bez ślady jak Olga. Powinnam to było. Raport z autopsji leżał zmięty na jednej ze spółek w krypcie. Z tego co wiem, nie było żadnej oficjalnej sekcji zwłok. Kto go w takim razie napisał? Papier wygląda na drogi i ma lokalny znak wodny w nagłówku. Poza tym w roku znajduje się duża czerwona liczba 25. Ciekawe, co to znaczy. Spotkaliśmy sklepikarza Stefana przed kościołem. Wiózł w taczkach ciało Olgi. Urazy okazały się zbyt ciężkie. Stefan wspomniał, że nigdzie nie można znaleźć Filipa, który prawdopodobnie bardzo teraz rozpacza. Powinniśmy udać się do jego domu, albo ustalić, co on poszedł. Czyli tam, gdzie ta pierwotnie kobieta była. A, tu coś jeszcze się świeci. Czego to jeszcze nie zrobimy? Tam coś w środku. Coś tu jeszcze jest, co pominąłem. Ja tu jeżdżę, jeżdżę i nic nie widzę. A, tutaj jest nożyczki jakieś. Jest przybite, ale mamy czym otworzyć. Zbadaj ciało w krypcie. Moment, to zaliczyło mi zadanie, nim nie skończyłem, tak? No. Jakiś niedopracowany był w grze. No to lecimy. O, już tu jest. Ah, it's you again. How fortunate. We were looking for Philip. We didn't expect to find you here. I was looking for him too. I just wanted to give my condolences. If you happen to see him, do tell him I stopped by. I will leave you to your business now. There's something strange about that man. I can't help feeling that he wasn't telling the truth about the real reason he was here. Someone was obviously looking for something here. Was it Philip or someone else?